Hej ludziska, w kolejnym przeglądzie tygodnia. Dziś będzie on lekko mniejszy ze względu na małe ilości nowych rzeczy. Jednak pogadamy o sklepie, przecieku na nowy chest oraz spodnie, jak i o zamazanym obrazku nowej specki Tifa. Serdecznie zapraszam. Jeżeli chodzi o sklep, mamy bardzo ciekawe zniżki. 20% na Aranhit Glider z 400 na 320 gem. 20% Bon Peak z 1000 na 800 gem. 36% na Ghoul Backpack and Mini Set z 600 na 384 gemów. 20% na Outfit Haunted Armor z 700 na 560 gem. Oraz Finisher z 500 na 400 gem. Z nowości mamy nowe kolory Darknest za 125 gemów oraz nowy skin do Warclawa stylizowany na demonicznych psach Baltazara za 1600 gem. Resztę widzicie na ekranie. Jeżeli chodzi o skrzynki Black Lion, tutaj są nowości. Jako gwarantowany loot jest The Evon Gnash Blade Bug, a tak to skiny Gorgoyle, nowy skin Warclawa oraz nowy hełm Seven Reapers, dodatkowo skiny broni Darkwing. Jak widzicie, wiele nowości w samym sklepie nie ma. Jedyne co mogę jeszcze powiedzieć, to to, że na dniach, tygodniach będzie do zdobycia w sklepie chest oraz spodnie Fowfire, jako całkowicie nowe przedmioty, które wyglądają naprawdę przyjemnie i ciekawie. Bardziej chest, który daje na biodrach ciekawie zwisające kawałki skóry, dające taki sam efekt jak reszta zbroi. Jeżeli chodzi o nową speckę Tifa, widzicie zdjęcie na ekranie i jest ona dosyć ciekawa. Wiele osób spekuluje, że Tif stanie się magiem krwi w wersji Condi DPS lub support aka healer. Co ja o tym sądzę? Szczerze chciałbym powiedzieć, że nic i po prostu poczekać na dalsze informacje związane z tą specką, jednak jako main Tif takie spekulacje w pewnym stopniu rozpaliły moją wyobraźnię. Tif jako mag krwi lub raczej zabójca krwi, nakładający tony bleedingu czy na przykład jakiegoś zatrucia, brzmi naprawdę ciekawie i fajnie. Czy na przykład specjalizacja tworząca cieniste kopie? Skoro Virtuoso stracił klony na rzecz sztyletów, może Tif zostanie klonem? No to by było całkiem ciekawe, jednak do jawnej informacji jak ta specka będzie działała przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Co wy o tym wszystkim sądzicie? Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście Tifa z klonami, czy może bardziej zabójcę maga krwi. Do tego dajcie znać, czy bawiliście się już na Halloween, rzućcie łapkę w górę i subskrypcję, by wspierać kanał. Mówi do was Sizu, hej!